Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy. Dzień dobry pani poseł, pani przewodnicząca, witam. Dzień dobry państwu. Tak wygląda pani poseł przywracanie w Polsce praworządności, jak w ostatnich dniach obserwujemy, w ostatnich tygodniach. Telewizja publiczna, teraz byli ministrowie Kamiński i Wąsik. Ostro zaczyna nowa władza. Po 8 latach demolki przez Prawo i Sprawiedliwość przyznaję, że nie jest łatwo przywrócić tę praworządność, ale takie jest oczekiwanie wyborców i wyborczyń, ugrupowań, które tworzą koalicję rządzącą. I to trzeba zrobić w jakimś, no, w miarę określonym terminie. Nie może się dociągnąć przez całą kadencję. I rozumiem, że mogą tu być jakieś potknięcia, ale naprawdę nikt nie ma doświadczenia w tym, jak sprzątać aż tak straszny bałagan. Ale to potknięcia, to co się wydarzyło w telewizji publicznej, referendarz, znaczy nie w telewizji, tylko w sądzie rejestrowym, ale dotyczącego telewizji publicznej, referendarz sądowy mianowicie zdecydował o oddaleniu wniosku dotyczącego wpisania nowych władz Telewizji Polskiej do Krajowego Rejestru Sądowego właśnie. No okazuje się, że te działania były nielegalne, więc nielegalna praworządność to taka dość ciekawa konstrukcja. W tej chwili ten wpis i tak byłby nieaktualny, a KRS bo likwidacja. Powinien ale potwierdza to, że te działania były nielegalne, prawda? Myślę, że byłoby Grabnik, bo od razu rozpoczęto od tej likwidacji, ale było potrzebne uzasadnienie do tego. Tym uzasadnieniem była decyzja pana prezydenta o odcięciu pieniędzy, no bo jeżeli się odcina... Ale przecież mieliście nie dawać pieniędzy na medę publiczną, tylko na onkologię, pani przewodnicząca. To będzie swoją drogą. Oszukaliście wyborców? Absolutnie, przecież obiecywaliśmy w to w kampanii, tak czy owak, pieniądze na onkologię. No to jak będą, ale nie zamiast. Odciął pieniądze, których mieliście nie dać pieniędzy. Ale nie zamiast, znaczy pan prezydent, to jest decyzja pana prezydenta, więc jeżeli w takim założeniu miałoby nie być finansowania, no to ciężko prowadzić w takiej sytuacji przedsiębiorstwo, więc ono zostaje postawione w stan likwidacji, który będzie trwał do momentu ewentualnego znalezienia tego finansowania, uzgodnienia tego wszystkiego i tutaj myślę, że już zastrzeżeń sąd rejestrowy nie powinien mieć i tu wszystko powinno być już zupełnie bez kontrowersji. Pani przewodnicząca, jak będą wyglądały relacje z prezydentem? Pytam też o kontekst tego, co wydarzyło się przedwczoraj wieczorem pod nieobecność prezydenta. Przejęcie przez policję polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy znaleźli się póki co w areszcie, a znajdą się pewnie w zakładzie karnym za chwilę. Czy to nie będzie rzutowało na wasze relacje, czy to nie będzie początek jakiejś naprawdę już politycznej wojny? No te relacje nie trwają przecież od dzisiaj. One bywały napięte już wielokrotnie. Myślę, że pan prezydent powinien jednak wziąć pod uwagę, że jego urząd, jego kancelaria nie jest jakimś miejscem eksterytorialnym, nie jest, nie wiem, ambasadą Stanów Zjednoczonych w Moskwie, nie jest jakąś eksklawą, gdzie po prostu nie obowiązuje prawo polskie. I jeżeli w jakimś miejscu, na jakimś terenie znajdują się osoby skazane, przestępcy, które powinni trafić do zakładu karnego, a sami się do niego nie stawili, bo mieli taką możliwość zrobić to dobrowolnie, no to po prostu policja wtedy reaguje, wykonuje przepisy prawa. No to tak, tylko ta policja mogła wtedy, jak prezydent był w pałacu, przyjść, przedstawić odpowiednie dokumenty, zapytać, czy ci panowie są w środku, a chyba to się nie wydarzyło, tylko wykorzystano nieobecność prezydenta i jakaś akcja z autobusem, który zastawił drogę prezydentowi, podobno się zepsuł. Dobrze, wierzy pani przewodnicząca w taką historię, że ten autobus się zepsuł przy bramie Belwederu? Wie pan, no, ten autobus, jeżeli nawet się zepsuł, to się zepsuł na 5 minut, więc jeżeli no to tak jakoś uniemożliwiło panu prezydentowi, jak twierdzi, gdzieś dotarcie do Pałacu Prezydenckiego, no też mogę zapytać, a dlaczego w takim razie nie spotkał się z panią Cichanouską w Pałacu Prezydenckim, Pałacu Namiestnikowskim, więc no nie wierzę w taką historię, że pan prezydent tutaj został ograny, nie wiedział. Myślę, że jednak dobrowolnie usunął się z tej obecności w inne miejsce. I myślę, że dobrze się stało, bo no nie był świadkiem tych wydarzeń. A czyli zdaniem pani przewodniczącej, to prezydent jakby zdał sobie sprawę, nie wiem, ze swojego błędu i też był zadowolony z tego, że jego nieobecność została wykorzystana w taki właśnie sposób? Wolał po prostu nie być tego świadkiem? Myślę, że wiedział, że pewne rzeczy są nieuniknione. To znaczy, nie wiem, jakie było alternatywne rozwiązanie. No to, że tam zamieszkają razem z parą prezydencką. No pewnie tam parę pokoików jest w Pałacu Prezydenckim. No myślę, że trochę jest, ale to by było jednak dosyć osobliwe rozwiązanie, coś jak więzi Watykanu. No.
To prawda, byłoby to rozwiązanie dość osobliwe, zdecydowanie. No, póki co w areszcie śledczym głodówkę podjęli panowie Wąsik i Kamiński. Wczoraj wiceminister sprawiedliwości pani Maria Eichhardt pytana o tę głodówkę, zadeklarowaną wtedy jeszcze przez Mariusza Kamińskiego, tylko powiedziała, że każdy ma prawo nie jeść i nie pić. Na tym polega prawo do wolności osobistej. Niektórzy odebrali to jako taką bardzo lekceważącą wypowiedź. Czy zdaniem pani przewodniczącej faktycznie powinna być delikatniejsza, pani minister, czy w tej sprawie wypowiedziała się właściwie? No myślę, że obowiązkiem ministra wiceministra sprawiedliwości, który sprawuje akurat nadzór nad więziennictwem, bo to jest ten przypadek, no to pani minister powinna pamiętać, że no zdarzały się takie sytuacje w Polsce w III RP, kiedy takie głodówki kończyły się śmiercią. Mieliśmy taką sytuację w przypadku osoby obywatelstwa rumuńskiego, no już dosyć dawno, ale jednak w tym już XXI wieku, w areszcie Montelupich w Krakowie, kiedy po prostu taka osoba się naprawdę skutecznie zagłodziła, więc ja mam nadzieję, że po prostu stan zdrowia, tak jak powinno być, będzie panów, którzy podjęli tę głodówkę, będzie monitorowany. Słyszałem, że wczoraj już lekarz był, nie wiem, rozmawiał badań. Na bieżąco badań, żeby nic złego się nie stało. Czyli rozumiem, że pani poseł też tę wypowiedź uważa za niestosowną, tak możemy takiego słowa użyć? Mało uwrażliwioną. Okej, to przy tym zostańmy. Pani poseł, jeżeli chodzi jeszcze o prawo łaski prezydenckie, bo prezydent uważa, że ono cały czas jest w mocy, nie chce powtórzyć tej procedury, czy ono co do zasady podlega weryfikacji sądowej? Bo tak się stało, prawda? Faktycznie tak się stało. Stało się tak, że nastąpił prawomocny wyrok skazujący. Pan prezydent podjął swoją decyzję o prawie udzielenia łaski przed wyrokiem skazującym. I właśnie to jest ten problem, kiedy nie poczekał na prawomocne rozstrzygnięcie sądu. I dlatego mamy teraz taką sytuację. Tak, ale czy na pytanie o to, czy prawo łaski podlega sądowej weryfikacji, jakby pani przewodnicząca odpowiedziała? Prawo łaski jest zgodnie z konstytucją wyłączną prerogatywą pana prezydenta. Natomiast trzeba pamiętać, że ono nie jest takie zupełnie oderwane od rzeczywistości prawnej. Znaczy można na przykład ułaskawić od czynów karnych. Nie można ułaskawić od jakichś grzywien w postępowaniu administracyjnym albo coś takiego. To są, więc w takich sprawach to sąd ma prawo oceniać, czy rzeczywiście to była sytuacja, w której to prawo łaski... Sąd ma prawo oceniać, czy prawo łaski przysługuje? A taki przypadek kojarzy pani przewodnicząca? Na ogół tak jest, dlatego że na ogół to nie odbywa się tym trybem, że to jest poza w ogóle sądami, tylko jest wniosek osób skazanych o właśnie udzielenie tego prawa łaski i to nie dzieje się tak z dnia na dzień, na pstryknięcie palcem, bo ktoś po prostu zna prywatnie prezydenta, tylko jest opiniowane i przez dyrekcję zakładu karnego, w którym jest osoba osadzona, i przez sąd. Właśnie przesłanki do tego ułaskawienia są oceniane, czy się zmieniło postępowanie, czy są dobre rekomendacje na przyszłość w związku z taką osobą, czy tak osoba w ogóle poczuwa się do winy, czuje skruchę, czy czuje, że chce wypowrócić. Ale to jest przed decyzją, a nie ocena po decyzji prezydenta. Tak, ale jeżeli pan mnie pyta, czy w ogóle jakoś prawo łaski jest oceniane, czy sądy mają prawo się wypowiadać, na ogół właśnie w większości przypadków osób skazanych w Polsce, które o te prawo łaski się ubiegają, które w niektórych przypadkach je otrzymują, to jest właśnie taki tryb, a nie zupełnie omijający wymiar sprawiedliwości, jak mieliśmy właściwie w tym przypadku do czynienia, kiedy to pan prezydent podjął niejako teraz z własnej inicjatywy. Tylko to można opiniowaniem nazwać, a nie weryfikowaniem decyzji prezydenta. Post factum, to ma pan na myśli, tak. To jest znacząca, mam wrażenie, różnica. Pani poseł, 2 miesiące temu już prawie Lewica złożyła projekt liberalizujący prawo aborcyjne. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówił, że zamrażarkę ze swojego gabinetu wyprowadził, wyniósł. No 2 miesiące to już jest kawałek czasu, żeby, jak rozumiem, ważny dla was projekt procedować. Tak, czekamy w tej chwili na opinie różnych instytucji, które mają prawo się wypowiadać w sprawie projektów ustaw, między innymi Krajowej Rady Sądownictwa, w której zasiadam, ale tutaj jeszcze nastąpiły określone dodatkowe okoliczności, między innymi orzeczenie TSUE w sprawie dostępu, braku dostępu tak naprawdę do aborcji w Polsce, gdzie no to musi również dodatkowo zostać przeanalizowane. To orzeczenie już nastąpiło po złożeniu przez nas tych projektów ustaw i one niewątpliwie wejdą do komisji, będą
będą czytane. Natomiast dają sobie Państwo sprawę, że w tej chwili dzieją się rzeczy ustrojowe tak naprawdę, które są najpilniejsze. Stąd też decyzja pana marszałka Hołowni o przełożeniu tego posiedzenia Sejmu, w związku z czym wszystko nastąpi na pewno w odpowiednim czasie. Te projekty są i mogę dać gwarancję, że my będziemy pilnowali tego, żeby weszły pod obrady. A w koalicji jest zgoda, konsensus co do tego, czy w ogóle nie było takich rozmów i w zasadzie dopiero kiedy ruszą prace, to nie, dlatego, że to są projekty złożone w trybie poselskim przez nasz klub Lewicy, no tak. Więc to nie są projekty rządowe, zdajemy sobie z tego sprawę i zdają sobie też z tego sprawę nasi partnerzy, bo tutaj to nie zostało wpisane do umowy koalicyjnej. Czyli najprawdopodobniej przekonywali, do kosza trafi ten projekt, pani przewodnicząca? Właśnie, niekoniecznie, bo pojawił się ten dodatkowy argument projektu, przepraszam, orzeczenia ETPC dotyczącego, przepraszam, powiedziałam, ETPC dotyczącego właśnie dostępu do, braku dostępu do prawa do przerwania ciąży w Polsce. Będziemy o tym rozmawiali. No, naprawdę mam nadzieję, że w XXI wieku dojdziemy do porozumienia również z Polską 2050 Szymona Hołowni i Polskim Stronnictwem Ludowym, że ten dostęp jest konieczny. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy, jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Kończymy radiową część programu. Przed nami internetowa dogrywka. Słuchaczom Radio Plus życzymy zatem dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Anna Maria Żukowska z Lewicy, przewodnicząca tegoż klubu, cały czas jest z nami. Pani poseł, ruszyły prace nad przepisami o związkach partnerskich. To już na poziomie całej koalicji. To ma być projekt rządowy za czas jakiś, no ale niezależnie od tego Lewica ma złożyć projekt, tak przynajmniej pani zapowiadała jakiś czas temu, wprowadzający małżeństwa jednopłciowe. Jaka to jest perspektywa pani przewodnicząca złożenia takiego projektu i czy myśli pani, że on ma szansę na poparcie waszych koalicjantów? Po pierwsze, jeżeli chodzi o projekt dotyczący związków partnerskich, mamy nadzieję, że ten projekt stanie się projektem, będzie projektem rządowym, więc trwają nad nim prace od początku. To nie jest tak, że my coś ogłaszamy już a priori i coś narzucamy naszym współkoalicjantom. Pani ministra Kotula prowadzi te prace, zaprasza organizacje społeczne i zaprasza też w stronę rządową, czyli z innych ugrupowań przedstawicieli, po to, żeby stworzyć taki projekt, który byłby do zaakceptowania przez większość rządzącą, po to, żeby właśnie mógł zostać uchwalony już na początku tej kadencji w tym roku. Jeżeli pyta pan o równość małżeńską, to myślę, że to po pierwsze deklaruję, że złożymy ten projekt, natomiast wydaje się, że tutaj nie ma szans na poparcie przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, więc myślę, że to będzie bliżej wyborów prezydenckich. No, ale nie ma też szans na poparcie koalicjantów. Prezydent nie wypowie się w tej sprawie, pani przewodnicząca. Myślę, że taka jest prawda. Zmienić w rzeczywistości naszej politycznej podejścia do tych tematów, kiedy zmieni się, a myślę, że się zmieni, bo po pierwsze pan prezydent Andrzej Duda już nie może kandydować, więc to będzie jakiś inny kandydat z Prawa i Sprawiedliwości. Po drugie, no, wydaje się, że jednak nastroje społeczne będą takie, że uda się wybrać prezydenta, który będzie reprezentantem lub reprezentantką jednym z ugrupowań rządowych. Ale ja to samo powtórzę, pani przewodnicząca, ale wątpię, żeby do prezydenta takie przepisy trafiły, bo wcześniej, wierzy pani, czy może ma pani taką wiedzę, Koalicja Obywatelska chociażby poprze równość małżeńską, jest duża szansa na... Tak, wiem, że w Koalicji Obywatelskiej jest dużo osób, które popierają takie rozwiązanie, natomiast na ten moment, i zaznaczam, jeżeli chodzi o stronę rządową, to nie dotyczy równości małżeńskiej, to jest projekt, który ma w założeniu przedstawiać związki partnerskie, tak jak jest podobne do francuskiego rozwiązania, no taki pakt cywilny, tak zwany, czyli umowę zawieraną przed, znaczy umowę, no to jest oczywiście pewnego rodzaju umowa, ale jest to też uroczystość przed urzędnikiem stanu cywilnego i tam ewentualnie również rozwiązaną, czyli nie będzie takiej sytuacji, jak w przypadku mamy małżeństw, kiedy trzeba się udać do sądu, przejść całą rozprawę sądową, kiedy to jest związane z większym stresem i większymi też kosztami, więc myślę, że związki partnerskie to jest rozwiązanie, które czekają nie tylko osoby jednopłciowe, pary jednopłciowe, ale też pary, które
żyją w związkach tak zwanych nieformalnych, nie chcąc brać ślubu. Mają też dzieci, większość dzieci w Polsce w tej chwili rodzi się w związkach właśnie tych nieformalnych. Ale to pani przewodnicząca, bo do tematu jeszcze małżeństw jednopłciowych chciałem wrócić. Jeżeli będziecie mieli swojego prezydenta, zdanie pani przewodniczącej, nowa koalicja w tej kadencji jeszcze może wprowadzić małżeństwa jednopłciowe? My wtedy będziemy rozmawiali po pierwsze z organizacjami społecznymi. W każdym razie Lewica ma taki plan. Ten tak? moment. Zawsze mówiliśmy, że to są dwa projekty, które dla nas to nie jest tak, że albo jeden, albo drugi, że wykluczamy coś. Jesteśmy przywiązani do tego, że to są dwa komplementarne wobec siebie rozwiązania. Jedna osoba pierwszy krok, potem drugi, tak? Nie tyle pierwszy krok. No my właśnie nie wykonywaliśmy tego jako pierwszy i drugi krok. W poprzedniej kadencji złożyliśmy naraz te dwa projekty. Byłam ich posłanką sprawozdawczynią. No. Dwa równocześnie. Teraz... Właśnie po zdaje to, się, żeby pokazać, że jako pierwszy i drugi krok, pani właśnie, znaczy jako projekt rządowy i jako projekt poselski klubu Lewicy. Natomiast będziemy o tym decydowali kiedy, to będziemy decydowali wspólnie z organizacjami społecznymi, bo tak się z nimi umówiliśmy. To jeszcze tylko dopytam, małżeństwa z możliwością adopcji dzieci? No tak, no małżeństwa, okay. Jeżeli mają w tej chwili możliwość adopcji małżeństwa różnopłciowe, no to tak samo analogicznie jednopłciowe. Ten rok to jest perspektywa złożenia tego projektu, już tak kończąc ten wątek? Nie, no wydaje mi się, że no tak jak już zasygnalizowałam, pewnie bliżej wyborów prezydenckich, ale tak jak zaznaczam, okay. To będzie decyzja wspólna, nie tylko partyjna. Pani przewodnicząca, Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, tutaj zmiany wkrótce pewnie będą się odbywały, w końcu w 100 krokach też Koalicji Obywatelskiej zmiany w tych obszarach są zapowiedziane, a premier Donald Tusk mówił, że te 100 kroków obowiązuje cały rząd. Kiedy zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, w Krajowej Radzie Sądownictwa i czy jest już ostateczny pomysł na to, jak ma to wyglądać, ta nowa konstrukcja wymiaru sprawiedliwości w tych obszarach? W tej chwili najbliższa rzecz, która się wydarzy, to jest zmiana ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która już jutro będzie, myślę, przedstawiony ten projekt przez pana ministra Bodnara. I ona będzie dotyczyła tylko trybu wyboru, tak jak już zapowiadaliśmy, członków Krajowej Rady Sądownictwa z tej części sędziowskiej, czyli powrotu do rozwiązania, które uchylił PiS, żeby sędziów wybierała ta część, znaczy żeby sędziowie wybierali tę część sędziowską Krajowej Rady Sądownictwa, a nie Sejm, tak jak w tej chwili jest pod rządami ustawy wprowadzonej przez PiS. Ale rozumiem, że jutro przedstawi to minister sprawiedliwości, trafi na rząd ten projekt, rząd przyjmie i to wtedy dopiero do Sejmu, tak? To będzie rządowy projekt. To będzie rządowy projekt, bo to jest coś, co zapowiadaliśmy, wszystkie chyba ugrupowania zapowiadały, że to jest rzecz wymagająca zmiany. Ja mam nadzieję, że tutaj nie będzie kontrowersji dla pana prezydenta, bo nie będzie tutaj żadnych ingerencji w jego prerogatywy. No, ale jednak prezydent chciał, żeby to parlament wybierał tę sędziowską też część KRS-u. Znaczy, to nie był projekt pana prezydenta. Więc nie wiem, czy no tak, ale podpisał pan prezydent taką ustawę, więc tak rozumiem, chciał zgodzić się z taką koncepcją. Nie wiem, dlaczego miałby teraz uznać, że ta jest lepsza. Dlatego, że jest w tej chwili inna większość rządząca i pan prezydent powinien to uwzględniać, że ma inną koncepcję na to rozwiązanie. Tylko to jednak jego decyzja też i przypomnijmy, że pan prezydent jednak zmieniał poglądy w kilku sprawach. W sprawie in vitro, w sprawie Lex TVN, no to nie jest tak, że pan prezydent nie zmieniał zdania wcześniej. To prawda, zdarzało się. Pani przewodnicząca, to jeszcze o wybory zapytam, które już nadchodzą samorządowe, potem parlamentarne. Czy Lewica wie już, w jakiej formule do tych wyborów samorządowych na początku przystąpi? Czy Lewica będzie startowała sama z partią Razem, czy szerzej nowa koalicja będzie przedstawi jakiś wspólny pomysł, może wspólne listy w wyborach do sejmików? Jak to będzie wyglądało? Po pierwsze, na pewno będziemy startowali z naszymi koalicjantami z klubu parlamentarnego Lewicy, czyli z partią Razem, z Polską Partią Socjalistyczną, z Unią Pracy. Po drugie, ogłosimy to, myślę, za tydzień mniej więcej. Czekamy jeszcze na toczą się rozmowy z innymi partiami politycznymi. Zobaczymy, czy będzie to koalicja do sejmików szersza, czy będzie to koalicja lewicowa. Natomiast, ale jeżeli szersza, to jak szeroka? Natomiast wydaje mi się, że no, z tego, co słyszę też plotki, to dzisiaj czy jutro ma chyba Szymon Hołownia ogłosić. Ale to już od dawna było wiadomo, tak, że będą szli razem. Tak, że będą szli razem. Czy widzą tu szansę na poszerzenie jeszcze tej listy do sejmików? Zobaczymy. Też daliśmy sobie czas na to. Czyli to jest opcja taka, że wszyscy razem, tak?
Znaczy wszystko jest na razie na stole. Zobaczymy, czy mamy ten czas tak naprawdę do końca lutego się zdecydować. To jeszcze pytanie, pani przewodnicząca, czego byście chcieli? Czy chcecie iść razem, czy chcecie iść z pozostałymi koalicjantami? Bo rozumiem, że wszystko jest na stole, ale wasza wola to chyba jest kluczowa też w tym, my prawda? Jesteśmy w stanie i myślę, że to nie byłoby rozwiązanie, które by było kontrowersyjne, żebyśmy poszli do sejmików wspólnie jako koalicja 15 października. Bo tutaj jest, myślę, istotne, żeby jednak pokazać taką jedność, ale zobaczymy, czy to się wydarzy. Na pewno my mamy... Czyli póki co Lewica chciałaby koalicję 15 października w wyborach do sejmików, tak? W wyborach do sejmików myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Tak, a kandydaci na prezydentów miast wspólni? Myślę, że to będzie różnie. W różnych miastach będą, tak jak w poprzednich wyborach samorządowych, będą w wielu miejscach takie komitety po prostu lokalne, prezydenckie, pod auspicjami danego kandydata na prezydenta, czyli niepartyjne. A mówiła to Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę i życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy.